Ja bym się na tym lęku skupił, bo to wczoraj się złapałem z jednym tam mapendoliną, bo mówi, że z pragnień nawet. Jeśli mam pragnienia, to u podnóża tych pragnień jest lęk. Nie? I tak później zacząłem myśleć, że rzeczywiście tak jest. No i właśnie skąd ten lęk? Mnie najprościej by było powiedzieć z Emulu, bo to wczoraj na to wpadłem, że lęk jest na końcu Emulu, czyli bierze się z egoizmu, z samolubstwa, z nieuczciwości, zawiści, zazdrości, lenistwa, uraz i wychodzi lęk. I tak samo uraza wychodzi z lęku, z zawiści, zazdrości, samolubstwa i tak samo egoizm wychodzi z tych, że one wszystkie się wiążą ze sobą, nie? Te wszystkie trzy i lęk na pewno wypływa z braku wdzięczności, nie? Jeśli nie jestem wdzięczny, to znaczy, że nie jestem szczęśliwy. To jest moje, to sam do tego doszedłem i wziąłem to, opatentowałem, że można to skorzystać? Jeśli... Można to skorzystać? Można, można. Jeśli nie jestem wdzięczny, to nie jestem szczęśliwy, nie? Ale wracając dalej do tego lęku, bo to mój przyjaciel na pewno spuentuje pod koniec to wszystko powyciąga i to wszystko skumuluje, ale ja powiem tak, że lęk bierze się stąd, że ja całe swoje życie nie umiałem, jeśli tylko się pojawiał lęk, to ja od razu go łagodziłem. Wiecie, ja teraz znowu nie palę ileś tam, nie wiem, 50 których dzień. I mi jeden z tych nikotynistów powiedział, mówi, wiesz, palenie było pierwsze u ciebie, dopiero później był alkohol. Palenie sobie zmieniałeś nastrój. No, tak samo jak i jedzeniem teraz, czy tam alkoholem, czy jakimś tam innym seksem. Kiedyś jak byłem młody, to seksem. Ja po prostu, ja to usłyszałem gdzieś i jak się bałem, to się onanizowałem. Wiecie, jak byłem młody, jak się bałem, to ja się onanizowałem. 6-7 razy. Kurczę. Czyli na ten lęk szukałem różnych sposobów. No i w końcu znalazłem ten alkohol cudowny. Tutaj mój przyjaciel cały czas pisze, zobaczcie, tutaj coś. Cudowny lek. I on mi pomagał, dawał ulgę. Wystarczyło, ja pamiętam to, to tak, napiłem się. Chyba. I od razu inny świat, lepszy człowiek, ci ludzie kolorowi. Tak. Ja pamiętam, jak to wychodziłem na te krakowskie. Kurczę, no król. Od razu z zera do milionera. Takim nic mi nie trzeba, to o czym tu mówił Radek. Nie? Mi nie było trzeba niczego, wystarczy, że się napiłem i ja już byłem lepszy od tych wszystkich ludzi. To było dla mnie frajerstwo. Tylko frajerstwo, ja byłem ten, który rządził. Ale przyszedł ten, to się u nas też nazywa tam, minęliśmy te bramy piekieł, otworzyły się czeluści i alkohol przestał działać. Papierosy też nie dają tego. Żarcie nie daje, seks już też nie daje. No to co ma dać? Żeby zagłuszyć ten lęk pełzający permanentny lęk. Oczywiście tylko jest tylko jedna rzecz, której absolutnie ciężko jest przyjąć. To jest miłość. Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku. Tam, gdzie jest lęk, nie ma miłości. Czyli miłość jako Bóg
jestem blisko Boga, jeśli to jestem z Bogiem, no to nie ma lęku. To samo jest z Enulem. Jeśli ja nie mam co napisać wieczorem w tym Enulu, to ja nie mam żadnego lęku. Nie, nie mam, jestem blisko Boga i jest, i wszystko było ok. I takie stany, ja bym najchętniej tutaj, to ja pamiętam, jak ja ten poek. Polemizowałem, nieraz krytykowałem wypowiedzi przyjaciela Radka i tutaj powiem tak. Ja dzisiaj parę osób bym skasował, nie? Bo jeden palił, tam z mamusią szedł i palił i akurat tego elektronika i tam. Tutaj szedł facet w białym dresie, w białej bluzie. Kurczę, półtorej głowy większy ode mnie, no, normalnie sztafa z kobietą, no, w białym dresie. No, to widać, że jest wariant, nie? Ale on, po prostu sama bluza, która delikatna tego. No, miałem ochotę, wiesz, ty, Felu, poczekaj, bo on szedł tak, że ja musiałem im ustąpić miejsca. Ale skąd to się bierze? No skąd to się bierze stąd, że ja mam dzisiaj po prostu, nie kieruję się miłością. We mnie jest pełno lęku, bo we mnie nie ma miłości. We mnie jestem właśnie ten egoizm. Jest czysty lęk, bo ja mam jutro operację. To jestem obsrany tak naprawdę. Jest we mnie pełno uraz niepozałatwiany. Pomimo tego, że się modliłem, że medytowałem, to te urazy są. One się jeszcze nawarstwiły, od rana jeszcze inne doszły. Także ten lęk się nie bierze po prostu. Ja to kiedyś myślałem, że on się sam pojawia. I on po prostu, nie, on jest wynikiem mojego działania, moich myśli, właśnie moich tych u podnóża wszystkich naszych wad jest lęk, nie? To pamiętam, czyli u podnóża mojej nietolerancji jestem nietolerancyjny, no bo się boję, nie? Jestem nieuczciwy, no bo się boję, nie? No, teraz jak to mówię, dopiero mi się to wykrystalizowało, że To jest wyraźnie. Albo kieruję się miłością i jeśli tą miłość osiągnę rano w tych sugestiach, co jest nieraz mało prawdopodobne, to już powinienem ją trzymać przez cały dzień, nie? Żeby ten lęk od razu nie zawładnął. Nie? Czyli żeby nie pojawiło się samolubstwo, egoizm, nieuczciwość, uraza, to wtedy jest szansa, że nie pojawi się ten lęk. I one wszystkie cztery są ze sobą związane, tak jak tych czterech jestców apokalipsy, nie? Ale, no cieszę się, że to w końcu jakoś dzisiaj zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.